Zakres prac obejmował gruntowną przebudowę całej ulicy Niemierzyńskiej i ulicy Arkońskiej. Nowo oddana do użytku inwestycja niesie ze sobą szereg udogodnień dla wszystkich użytkowników ruchu. Niestety nie wszyscy potrafią z nich korzystać i tym stwarzają niebezpieczne sytuacje. Przebudowana została zarówno infrastruktura podziemna, jak i ta część drogowo-torowa, czyli mamy nowe torowisko, nowe jezdnie, nowe chodniki, nową infrastrukturę podziemną, a także mamy do czynienia z kilkoma rzeczami, których do tej pory w Szczecinie nie spotykaliśmy. Mam tutaj na myśli przystanki zlokalizowane w ciągu ulicy Niemierzyńskiej i Arkońskiej. Nowatorskim rozwiązaniem w tej inwestycji są przystanki wiedeńskie, których przeznaczeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wysiadającym i wsiadającym do tramwaju. Wzniesienie jest również pasem ruchu dla kierujących. Niestety wielu z nich łamie przepisy i parkuje na pasie ruchu. Z pewnością takie rozwiązanie jest dobre dla pieszych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Tylko wszyscy musimy nauczyć się korzystać z tych przystanków. Jest to jeden z elementów, który może poprawić bezpieczeństwo. Liczymy przede wszystkim na wyrozumiałość kierowców, bo jak wiadomo już mamy głosy krytyczne, że jest to element niepotrzebny, bądź też element niewłaściwej przebudowy ulicy. Mamy nadzieję, że to znacznie poprawi bezpieczeństwo i jeżeli faktycznie będzie to rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo, przychylimy się, by takie elementy również wprowadzać przy okazji przebudowy innych ulic. Inwestycja ma wiele plusów i innowacyjnych rozwiązań, których wielu kierowców nie dostrzega. Jeżeli pomysł się sprawdzi, to takich przystanków będzie więcej w Szczecinie. Ale na otwarciu tej inwestycji skorzystali przede wszystkim kierowcy, ponieważ ruch w tym rejonie miasta zdecydowanie się poprawił. Wspólnie z obwodnicą śródmiejską, która jest w tym rejonie budowana, także praktycznie została zakończona ta budowa piątego etapu, będzie to niewątpliwie dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o komunikację w tym rejonie miasta. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 54 miliony złotych.